Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Katarzyna Skrzyńska zapraszają do obejrzenia referatu z trzecich mazowieckich spotkań archeologicznych poświęconych archeologii i historii żydowskiego Mazowsza. Szanowni Państwo, nasz referat chcielibyśmy przedstawić w dwóch głosie, mimo że jest trzech autorów. Ja zajmowałbym się cmentarzem brudnowskim, natomiast dr Więckowski cmentarzem węgrowym. Ktoś nie idzie mi. Tematyka związana z grzebaniem zmarłych narodowości żydowskiej jest w polskim piśmiennictwie spotykana dość rzadko. Niewiele jest publikacji ujawniających wyniki prac archeologicznych na Kirkutach. Prezentowany przez nas referat powstał na podstawie wyników sondażowych badań wykopaliskowych prowadzonych na dwóch tytułowych cmentarzach żydowskich w roku 2011 na Brudnie i w 2012 w Węgrowie. Wiadomości na temat dziejów obu nekropolii zawarte w istniejących opracowaniach są skromne i niepełne. Umożliwiły one jednak ustalenie najważniejszych faktów na temat czasu funkcjonowania tych cmentarzy, okoliczności założenia, wielkości, a także intensywności użytkowania. W tym niekiedy udało się uzyskać liczby pochowanych tam zmarłych, w niektórych okresach oczywiście. Pod tym względem zdecydowanie większy zasób danych historycznych dotyczy cmentarza na Brudnie. Zakres prowadzonych przez nas sondażowych prac archeologicznych określony był przez inwestora, a celem badań było potwierdzenie bądź wykluczenie funkcjonowania cmentarzy na obszarze przeznaczonym pod inwestycje budowlane. Badaniami objęto jedynie niewielkie fragmenty obu Kirkutów. Odsunięto na nich wyłącznie 60 grobów. W obu przypadkach na przeprowadzenie prac wykopaliskowych uzyskano zgodę Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy, a same badania były pod stałym nadzorem członka tej komisji. Cmentarz brudnowski dawniej nazywany był cmentarzem praskim lub cmentarzem na Targówku. Był to jeden z dwóch warszawskich cmentarzy żydowskich funkcjonujący przed II wojną światową. Drugi założony był przy ulicy Okopowej. Chowano tam większość warszawskiej elity intelektualnej oraz bogate mieszczaństwo. Praska nekropolia, wprawdzie starsza, uchodziła za biedniejszą i mniej znoszącą. Tereny zajęte przez praski Kirkut stanowiły pierwotnie piaszczyste wyniesienie pokryte częściowo rzadkim zagajnikiem, miejsce wcześniejszej eksploatacji piasku i gliny na potrzeby pobliskiej cegielni. Przyjmuje się, że założenie cmentarza praskiego nastąpiło w roku 1780. Wówczas to Szmul Jakubowicz Zbytkawer, warszawski przedsiębiorca i nadworny bankier, występując jako reprezentant wszystkich Żydów w Warszawie i na Pradze, zwrócił się do króla Stanisława Augusta z prośbą o wyznaczenie na dobrach dziedzicznych królewskich Targówek miejsca na cmentarz żydowski. Król, przychylając się do prośby, wystawił dokument, w którym przeznaczył na cmentarz piaszczysty plac na wzgórku o powierzchni 150 łokci długości i tyleż szerokości. Miejsce to oddał Szmulowi na wieżystą dzierżawę, ustalając roczny czynsz w wysokości 400 zł. Ustanowił go również zwierzchnikiem nad cmentarzem. Ponadto monarcha zezwolił na ogrodzenie terenu cmentarza i na wzniesienie na nim domu pogrzebowego. W przywileju zaznaczono, że po śmierci Zbytkawera zwierzchnictwo nad cmentarzem przejdzie na rzecz osób powołanych do tego wedle obrządów żydowskich. Wspomniany przywilej królewski prawdopodobnie sankcjonował istniejący już wcześniej, może od kilkudziesięcioleci, bo od koło połowy XVIII wieku, stan faktyczny. Przypuszczalnie bowiem już w latach 1743-1760 istniał w dobrach królewskich na Targówku nieformalny cmentarz żydowski. Wskazują na to dane z rejestru tego cmentarza odnotowane w 1936 roku przez Izaaka Schipera, który napisał wstępną taką monografię tego cmentarza. I dane te informują o istnieniu w tym czasie na cmentarzu kilku grobów z połowy XVIII wieku. Tam wymienione są nawet osoby z imienia i nazwiska i podane są daty. W ciągu 4 lat
Szmul Zbytkawer zorganizował cmentarz. Tutaj może jeszcze, przepraszam, dodam, że to jest widok cmentarza, taki może troszeczkę poetycki, ale na grobie syna Zbytkawera. Nagrobek ten znajduje się na cmentarzu właśnie przy ulicy Okopowej i tutaj jest zaznaczony ten cmentarz z tym domem pogrzebowym. Plac właśnie otoczony został przez Zbytkawera murem, murowanym parkanem. Ogrodzenie to zostało zniszczone podczas szturmu Pragi w 1794 roku. Opiekę nad Kirkutem objęło w 1794 roku. Opiekę nad Kirkutem przejęło zorganizowane święte bractwo Hewra Kadisza. W 1801 roku po śmierci Szmula wdowa po nim przekazała cmentarz bractwu pogrzebowemu, w którego gestii pozostawało ono do 1870 roku. Wówczas to zgodnie z decyzją magistratu Warszawy przejęte zostało przez gminę żydowską. Na cmentarzu tym pochowano między innymi założyciela, czyli Szmula Jakubowicza Zbytkawera oraz twórcę maszyny do rachowania Abrahama Jakuba Sterna i miało to jakby podnieść rangę tego cmentarza. Niestety już syn pochowany był na cmentarzu przy Okopowej. Do drugiej połowy XIX wieku cmentarz ulegał zaniedbaniu. Mało było zieleni, a lotne piaski często zasypywały nagrobki, także trudno było je zlokalizować. Status nekropolii poprawił się dopiero u schyłku tegoż stulecia. W 1877 roku ukończono budowę nowego domu pogrzebowego i murowanego ogrodzenia, które wzniesiono od strony wschodniej i południowej. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęto już 3 lata wcześniej. Fundusze na ten cel pochodziły z legatu Jakuba Floto, wnuka Szmula Zbytkawera. W 1884 roku wraz z otwarciem brudnowskiego cmentarza katolickiego i przyłączeniem Brudna do Warszawy wytyczono tu drogę bitą. Dzisiaj jest to ulica Świętego Wincentego. W latach 1891-1892 na cmentarzu praskim pochowano łącznie 4000 osób, z czego większość, bo 2/3 bezpłatnie, jedynie za pozostałe pogrzeby uiszczono należytą opłatę. Dla porównania w tym samym czasie na cmentarzu warszawskim przy Okopowej pochowano zbliżoną liczbę zmarłych, tylko tam proporcje opłat były odwrotne. Z początku XX wieku pochodzi szkic przedstawiający plan sytuacyjny cmentarza żydowskiego na Pradze. Sporządzony jest właśnie on przez wspomnianego wcześniej Schipera. Na tym schematycznym rysunku zaznaczono lokalizację poszczególnych części nekropolii, w tym plac dokupiony. To jest właśnie ten fragment. Była to część usytuowana przypuszczalnie, brak bowiem orientacji szkiców względem kierunku świata, od północnego wschodu, która została nabyta pod koniec XIX wieku i jak ustalił Schipper w 1905 roku, zapełniono ją całkiem 1130 grobami. W 1906 roku cmentarz praski obejmował ogółem powierzchnię 140 tysięcy łokci kwadratowych, a jego teren zajęty był grobami tylko w 1/3. Liczba zmarłych pochowanych na nim w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku była zbliżona do średniej znanej z końca poprzedniego okresu i na przykład w latach 1901-1907 pochowano tu łącznie ponad 23 tysiące osób. Znaczne pogorszenie stanu praskiego Kierkutu nastąpiło w czasie I wojny światowej. Między innymi w 1914 roku zniszczono drewniane ogrodzenie cmentarza. Wówczas według ówczesnych sprawozdań zarządu gminy teren ten przedstawiał strasznie zdewastowaną przestrzeń poprzecinaną chaotycznie górami i dolinami. Pomniki i groby zostały zasypane piachami. Pozytywne zmiany w wyglądzie cmentarza nastąpiły w efekcie prac realizowanych w latach 20. XX wieku. Ponownie ustawiono wówczas około 6 tysięcy zniszczonych nagrobków. Zniwelowano piaskowe góry, aby przeciwdziałać lotnym piaskom. Posadzono kilkaset drzew oraz wniesiono mur, który otoczył cały teren. Wydatki na ten cel ponad 15 tysięcy złotych.
i mur stanął na długości 325 metrów. Prawdopodobnie miał on 3 metry wysokości. Dzięki tym zmianom pochówek na cmentarzu Brudnowskim przestał być uznawany za mniej godny w stosunku do pochówku na Kierkucie przy Okopowej. Na fotomapie, ona jest raczej z 1935 roku, widoczny jest stan cmentarza i jego zasięg. Czytelne są zarysy alejek z kwaterami, brak drzew, słabo widoczny jest mur ogrodzeniowy, widać cmentarz jest zdewastowany. Na planie z 1936 roku cmentarz zaznaczono z podziałem na kwatery i oznaczeniem głównych alei. Z tego samego roku pochodzi też odręczny plan nekropolii. Tutaj jest podział właśnie na kwatery, są alejki zaznaczone. Natomiast na kolejnym slajdzie, sporządzonym przez innego badacza, Leona Przysuskiera, autor zaznaczył tam 75 parcel o różnej wielkości i kształcie. Cmentarz miał kształt czworoboczny i usytuowany był wzdłuż ulicy Odrowąża. Podczas II wojny światowej cmentarz praski uległ stopniowej właśnie dewastacji, to co było na tym ortofotomapie, zwłaszcza po przesiedleniu do getta ludności żydowskiej zamieszkującej Warszawę. Początkowo Niemcy zgadzali się jeszcze na pochówki pod warunkiem dokonywania ich ukradkiem bez rytualnych obrzędów. Jednak w 1941 roku zdecydowali o likwidacji cmentarza, rozebrali ogrodzenie i zbezcześcili około 4000 kamiennych płyt nagrobnych. Po wojnie odbyła się tu tylko jedna uroczystość pogrzebowa o charakterze symbolicznym. W 1947 roku uroczyście pochowano do bratniej mogiły szczątki Żydów znalezione na terenie Warszawy. Pewne prace porządkowe przeprowadzono w roku 50. Rozebrano wówczas ruiny budynku przycmentarnego, posadzono las brzozowo-sosnowy oraz na mocy uchwały wydanej przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy w roku 60 cmentarz uznano za zamknięty. Z dawnej nekropolii pozostało wówczas jedynie około 1000 luźnych płyt nagrobnych. Próbę przywrócenia pamięci o dawnej nekropolii podjęła dopiero u schyłku XX wieku Fundacja imienia rodziny Nisselbaumów. Utworzono wtedy ogrodzenie Kierkutu w formie żelaznego kutego parkanu. Rozpoczęto gromadzenie resztek autentycznych nagrobków. Badania archeologiczne prowadzone przez nas były w roku 2011 w związku z przebudową ulicy Świętego Wincentego i Głębockiej. Ich celem było rozpoznanie części obszaru wpisanego do rejestru zabytków, który obecnie nie znajduje się w granicach cmentarza i przewidziany był pod inwestycje. Istniało jednak duże prawdopodobieństwo, że mogła tu znajdować się pochówki właśnie ludzkie. Przeprowadzone wcześniej nieinwazyjne badania georadarowe nie dały jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tutaj widzimy teren prac archeologicznych i miejsce, gdzie projektowane było poszerzenie właśnie tej ulicy Świętego Wincentego. Wykonano łącznie 6 wykopów badawczych, oznaczono je cyframi rzymskimi, które objęły łącznie powierzchnię ponad 4 arów. W trakcie prac stwierdzono, że układ nawarstwień na większości badanego terenu został zniszczony w wyniku prowadzonych tu współcześnie wielu prac ziemnych związanych z budową podziemnych instalacji. Najwięcej zniszczeń dokonano podczas budowy kanalizacji. I tutaj Państwu pokażę, to jest te wszystkie miejsca, to są różnego rodzaju wkopy, a to jest właśnie duży kolektor ściekowy sięgający 4 metrów głębokości, który skutecznie zniszczył tą część cmentarza. W 3 obszernych dołach śmietniskowych zagłębionych w piasek czalcowy znaleziono dużą ilość współczesnych odpadów kaletniczych. Na Targówku było dużo, dużo fabryk, które zajmowały się przetwórstwem skóry. Na zarysy jam grobowych natrafiono tylko w jednym miejscu, w północno-zachodniej części wykopu czwartego.
To jest właśnie w tym miejscu, tutaj jest ten wspomniany wkop pod ten kolektor kanalizacyjny. Odsunięto łącznie 10 grobów w różnym stanie zachowania, tylko 3 z nich zachowały się w całości. Miały one długość od 160 do 180 cm, a szerokość 50 do 55 cm. Jeden grób odkryto fragmentarycznie, ograniczony był zachodnią ścianą wykopu, co sugeruje, że te pochówki kontynuowały się w tamtą właśnie stronę. Pochówki ułożone były w dwóch rzędach, w pierwszym rzędzie było ich 4, w drugim 5. Jeden pochówek znajdował się pomiędzy rzędami. Może, żeby już nie przedłużać, to tylko powiem, że ciała zostały złożone albo w drewnianych trumnach, albo w podstawach drewnianych. Ściany ich zapadły się do wnętrza. Widoczne były zarysy w formie zbutwiałego drewna. Tutaj to jest właśnie te zarysy trubień bądź tych obstaw drewnianych. Pochówki te nie były eksplorowane zgodnie z ustaleniami z komisją rabiniczną. Odsunięto je tylko w stropie. Sporządzono niezbędną dokumentację i zostały natychmiast zasypane. Prawdopodobnie znajdowały się na północno-wschodnim skraju cmentarza. Na podstawie wspomnianego planu z 1936 roku wiadomo, że znajdowała się tutaj parcela 73. Na podstawie analizy antropologicznej luźnych szczątków, które były znajdowane w tym właśnie eksplorowanym, przepraszam, wykopie kanalizacyjnym, udało się ustalić, że pochodziły one, że były to pochówki kobiet i dzieci. Na tej podstawie można wstępnie przyjąć, że ta część cmentarza była przewidziana właśnie do pochówków kobiet. W czasie badań odkryto także ceglany fundament stanowiący pozostałość cmentarnego muru parkanowego z początku XX wieku, biegnący wzdłuż ulicy Rogowskiej. To jest właśnie korona tego fundamentu, w tym jednym z wykopie czwartym. Wykonane ono było z cegieł sygnowanych. Na części z nich był napis marki bądź w skrócie O marki. Włączone były zaprawą wapienną. Posiadały takie poszerzenia, których było 4. Odpowiadają one słupom i w podobnej technice wykonane jest obecnie ogrodzenie cmentarza katolickiego brudnowskiego. Wydaje się, że cmentarz żydowski był tak samo ogrodzony. Fundament ten wyznacza historyczną północną granicę cmentarza żydowskiego. Potwierdza także zasięg nekropolii widoczny na planach z roku 1936. Teren w północnym narożniku cmentarza jednak miał kształt zbliżony do trójkąta. Nie był oznaczony numerem parceli. To może tylko wrócę na sekundkę, żeby Państwu pokazać ten narożnik. Chyba. To właśnie jest ta część. Nie stwierdzono tutaj żadnych pochówków. Prawdopodobnie mógł pełnić rolę zaplecza gospodarczego dla potrzeb cmentarza. Z wypełnisk wkopów kanalizacyjnych właśnie głównie, to muszę szybciutko przewinę, poza tymi szczątkami ludzkimi, odsunięto także 13 fragmentów płyt grobowych pochodzących prawdopodobnie z 6 macew. W toku omawianych badań nie było możliwe ustalenie zasięgu wschodniej granicy, tak jak wspomniałem wcześniej, z powodu tego wkopu kanalizacyjnego. Prawdopodobnie właśnie znajdowała się w miejscu, gdzie prowadzono te prace budowlane. Na tym chciałbym zakończyć sprawę dotyczącą cmentarza na Brudnie i przekazać głos tej koledze. Dziękuję bardzo.